W centrum naszej galaktyki znajduje się tajemniczy obiekt. Przez lata był tylko hipotezą, ale niedawno nasze teorie okazały się słuszne. To monstrum pochłania wszystko, co znajdzie się dostatecznie blisko i wystrzela zabójczy snop cząstek. To czarna dziura. Z tego odcinka dowiecie się o tym, gdzie jeszcze występują, jak powstają i czym właściwie są. Zacznijmy od tego, że czarne dziury występują wszędzie we wszechświecie. Kiedy słyszymy słowo czarna dziura, od razu przychodzi nam na myśl ogromna czarna kula otoczona świetlistym dyskiem, ale tak naprawdę to tylko mały procent z nich tak wygląda. Większa część z nich to trudne do zauważenia czarne plamy przesuwające się w przestrzeni. Za to te jasne dyski, które widzimy wokół niektórych czarnych dziur, to materia na orbicie tych olbrzymów. Te dyski są zwane dyskami akrecyjnymi. Wiele osób sądzi, że ta plama w środku to fizyczny obiekt, ale tak naprawdę to tylko granica, za którą światło nie może uciec z czarnej dziury. Dlatego nic nie widzimy. I nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę jest w środku. Czarna dziura ma nieskończoną grawitację na powierzchni, dlatego, że ma nieskończoną gęstość. Czarne dziury powstają w wyniku wybuchu supermasywnych gwiazd. Więcej o gwiazdach znajdziecie w odcinku o Słońcu. W zależności od masy gwiazdy, czarna dziura może mieć różną masę. Super i hipermasywne czarne dziury są dostatecznie monstrualne, aby na ich orbitę weszły gwiazdy, pył i mniejsze czarne dziury. Tak powstaje galaktyka spiralna. Każda czarna dziura zakrzywia czasoprzestrzeń. To dzieje się przez zjawisko soczewkowania grawitacyjnego, czyli kiedy patrzy się na coś za bardzo masywnym obiektem, zobaczymy to jako rozciągnięte lub nawet podwojone. Sama czarna dziura, jej centrum jest nazywane osobliwością. Granicę między dyskiem akrecyjnym a osobliwością nazywamy horyzontem zdarzeń. Teraz znamy już podstawową budowę czarnej dziury. Sporo osób sądzi, że czarna dziura ma nieskończoną grawitację. Nic bardziej mylnego. Czarna dziura ma grawitację odpowiadającą swojej masie. Jedynie grawitacja powierzchniowa jest nieskończona, a to dlatego, że im bliżej jesteśmy powierzchni, tym większe odczuwamy ciążenie. A że czarna dziura ma nieskończoną gęstość, to jej grawitacja na powierzchni jest nieskończona. Czas też płynie w zupełnie innym tempie w pobliżu czarnej dziury. Im bliżej osobliwości, tym czas dla zewnętrznego obserwatora zwalnia i zwalnia. Więc jeśli coś zacznie wpadać do czarnej dziury, to będzie dla nas leciało wolniej i wolniej, aż się zupełnie zatrzyma. Dzięki swoim ekstremalnym właściwościom, osobliwość może pochłonąć całą gwiazdę. Im więcej pochłonie, tym bardziej masywna się staje. Czasami czarne dziury wyrzucają z siebie strumień naładowanych cząstek, lecących z niemal prędkością światła. Takie wiązki potrafią lecieć przez całą galaktykę. Dobrze, że nie jesteśmy blisko jakiejś czarnej dziury, bo nie byłoby tak pięknie jak jest. Mogłaby nas zassać, rozciągnąć, rozsadzić, zmieść z powierzchni Ziemi gigantycznym laserem lub zatrzymać nas w czasie. Całe szczęście, że to nam nie grozi. Podsumujmy naszą wiedzę. Większość czarnych dziur jest samotna i nie posiada dysku akrecyjnego. Osobliwość znajduje się za horyzontem zdarzeń. Niektóre czarne dziury są w centrach galaktyk. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić następnego, to zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się następnym razem.